11 drużyn, wielu kibiców i zacięta rywalizacja o pierwsze miejsca. To wszystko czekało na tych, którzy w niedzielne popołudnie odwiedzili Łęki w gminie Bożęcin. Na specjalnie przygotowanym boisku odbyły się gminne zawody sportowo-pożarnicze. Było o co walczyć, pula nagród była niemała. Pula nagród zawsze w gminie Bożęcin była wysoka, w tym roku jest to 10 300 zł. To są środki, które poszczególne jednostki mogą wykorzystać na zakup sprzętu bojowego ze wskazaniem oczywiście tego sprzętu, który jest uznawany za najbardziej w jednostkach potrzebny. Natomiast no, tradycyjnie w ramach zawodów odbywa się sztafeta i ćwiczenie bojowe zgodnie z regulaminem, zresztą, który jest przyjęty dla wszystkich jednostek OSP, bo te jednostki nie tylko funkcjonują, rywalizują w gminie Bożęcin, ale później najlepsi z nich dalej toczą boje na szczeblu powiatu i dalej, jeżeli się uda, szczeblu wojewódzkim. O przygotowaniach i treningach powiedzieli nam uczestnicy, przedstawiciele drużyn z Przyborowa i Bożęcina Górnego. Brałyśmy udział po raz kolejny, w sumie już chyba 8 rok, także to jest nasz główny trening, doświadczenie. Oprócz tego, wiadomo, przynajmniej parę razy w tygodniu starałyśmy się wraz z drużyną jakoś przetrenować i robić te treningi, żeby się oswoić. No, od jakiegoś miesiąca mniej więcej miałyśmy treningi, tak raz w tygodniu, no to się jedzie na jakieś boisko i się właśnie trenuje to wszystko, rozkładanie całej bojówki i tak dalej. Tak. Przygotowaliśmy się tydzień przed zawodami, codziennie mieliśmy treningi. Było bardzo ciężko, szczególnie, że było bardzo gorąco. Dzisiaj robiliśmy bojówkę i sztafetę. W sztafecie mieliśmy czas 36 sekund, bez punktów karnych. W bojówce minutę 22 i 20 punktów karnych, mieliśmy minutę 42. Wygraliśmy to, ponieważ Przyborów miało troszkę słaby i jesteśmy bardzo zadowoleni. Tegoroczne zawody nie były jednymi ze spokojniejszych. Zawody dość burzliwe. Niestety jedna jednostka gospodarz została wykluczona ze względu nieregulaminowe zgłoszenie zawodników. Przebiegały w sposób burzliwy, nie będę tego ukrywał, bo już słyszała Pani przed chwileczką konkurencję, jak to wyglądało. No niemniej gratuluję zwycięskiej drużyny, którą na tą chwilę jeszcze nie znam, która to jest. No cóż, cieszymy się z tego, że zawody dobiegły bez żadnych tam kontuzji, bez niczego po prostu wszystkiego. Bardzo dobrze poszło, jest to nasz sukces. Po raz pierwszy od kilku lat udało się nam wygrać gminne zawody sportowo-pożarnicze i postaramy się teraz godnie reprezentować gminę Bożęcin na zawodach powiatowych. Przygotowania trwały około 2 tygodni. Tak, co drugi dzień ćwiczyliśmy na placu rozkładania linii sawnej. No i jak widać, opłaciło się. Wszystkim drużynom gratulujemy, nie tylko wygranych, ale samego udziału, bo trud, jaki wkładają w przygotowanie, pokazuje, że zasługują na wyróżnienia.